naszym studiu Jolanta Wilkowska, technolog żywności piekarni CMS, Aleksandra Balczon, pracownik naukowo-techniczny oraz Adam Ołów, właściciel piekarni CMS. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie radio słuchaczy i pana, panie redaktorze. Kanapki już dzisiaj z chlebem zjedzone, panie Adamie? No tak, tak jak codziennie. To jest obowiązek. Zjeść przynajmniej 2-3 kramki chleba. Ale dieta? To właśnie w oparciu o dietę. To takie troszeczkę mylne pojęcie odnosi się do wielu przypadków, że dieta musi być bez chleba. Wręcz odwrotnie. Chleb musi być w każdej diecie. Co panie na to? Kanapki dzisiaj zjedzone? Oczywiście. Dwie kromki, trzy? Dwie. Jemy chleb, czy nie jemy tak naprawdę? Na co dzień? Powinniśmy unikać tego białego pieczywa, o którym mówi się, że jest niezdrowe? Czy wybierać ciemne, czy samemu piec? Jak to jest? Jemy każde pieczywo, ale jeśli mamy wybór i chcemy żywić się bardzo zdrowo, wybieramy oczywiście ciemne. Tam, gdzie jest najwięcej otrąb, najwięcej pozostałości okrywy nasiennej. Tam jest najwięcej mikroelementów i błonnika. A ten chleb na przykład, który jest skomponowany z samych nasion słonecznika, dyni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to lepszy chleb czy gorszy? To inny. Nie mówimy lepszy, gorszy, natomiast bogaty w inne substancje. Przygotowujemy często teraz, bardzo często w domach swoje chleby. Te wszystkie przepisy w oparciu o zakwas, to lepszy wybór niż chleb ze sklepu? Chleb ze sklepu też ma zakwas. Tak, panie Adamie? Tak, właśnie takie mylne pojęcie funkcjonuje wśród konsumentów, że w tej chwili nie ma chleba na zakwasie. A ja chciałbym tutaj głośno powiedzieć nie, proszę państwa. Każdy chleb, który jest produkowany w naszym regionie, i nie mówię tutaj tylko o własnej firmie, a o wszystkich piekarniach, tam ten chleb, który ma 3-4 dni terminu przydatności, każdy jest, dosłownie każdy, jeszcze raz powtórzę, produkowany na zakwasie. Docierają do nas informacje o chlebie mrożonym. Co to jest? Tak, to właśnie tutaj jest ten cały problem się pojawia, gdzie właśnie klienci zauważamy, że bardzo chętnie kupują te produkty chlebopodobne, dostępne w marketach czy w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie wchodząc czujemy zapach świeżego pieczywa, a to nic innego, tylko masa chlebopodobna, która przez pół roku często jest w magazynie mrożona, a następnie klientom odpiekana na oczach czy gdzieś tam na zapleczu i sprzedawana jako świeże, ciepłe pieczywo, które no, nawet nie ma prawa nazywać się chlebem. Wręcz minister rolnictwa nakazał, aby w każdym sklepie, gdzie jest takie produkty chlebopodobne są sprzedawane, żeby widniała taka informacja. Pan odróżni chlebopodobny produkt od chleba? W pierwszym momencie nie. Jeżeli jest on we właściwy sposób rozmrożony i w pierwszych godzinach jest to tak też smaczny, ale on nie posiada takich walorów prozdrowotnych. A po czym poznać? Po czym rozpoznać po tych kilku godzinach? Po kilku godzinach to jest twarda skała, staje się, i wręcz nie ma nic wspólnego z prawdziwym chlebem robionym na zakwasie. Te mity, o których mówiliśmy, o tym, że nie powinno się używać chleba w diecie, wpływają na to, że jemy coraz mniej chleba rzeczywiście? Jest to tak zauważalne? Tak, rzeczywiście to tendencja wśród ludzi, gdzie można pozyskać inne produkty, które zastępują chleb. Doprowadziła do tego, że tak, znacznie spadła spożycie chleba, wręcz w ostatniej dekadzie o połowę spadło. Czyli w ubiegłym roku to mieliśmy już na poniżej 50 kg na jednego Polaka. Pytanie do pań, bo znają się na tym jak nikt inny. Czym się różnił ten chleb z lat 80. w odniesieniu do tego chleba z XXI wieku? Co się zmieniło? Wbrew pozorom, ten chleb dzisiejszy wcale tak bardzo nie odbiega od tego z lat 80., ponieważ pieczywo nadal jest krótkoterminowym produktem. Sami państwo widzicie, że w sklepach 4-5 dni to jest prawdziwie naturalnie wytworzony chleb. On nie jest długi, w związku z tym nie ma aż tak dużo substancji, które przedłużają jego świeżość. Jest pakowany i to zmieniło się na jego też korzyść w stosunku do lat 80. Jakieś normy chemii w chlebie mamy też? Ważnym elementem są wartości odżywcze, tak? Czyli zawartość węglowodanów, białka, między innymi też soli, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, tak? Nasyconych. I to no,
chleb jest produktem wysokowęglowodanowym, tak? Czyli no, dostarcza nam też energii, ale jeśli te węglowodany są rozkładane bardzo powoli, w przypadku chleba pełnoziarnistego, w przypadku chleba razowego, a w przypadku chleba takiego pszennego, z mąki pszennej lub mąki mieszanej, to ten spadek, ten wzrost glukozy we krwi jest stosunkowo dosyć szybki, tak? I to może też być zgubne w różnych dietach. Czyli wchodzimy do sklepu i na opakowaniu mamy wypisane, ile mamy węglowodanów, tłuszczy i tak dalej, i tak dalej. Na co szczególnie patrzymy? No na zawartość tłuszczy, bo tłuszcze no, to są wartością wysokoenergetyczną, z tym, że na przykład chleby, które mają ziarna ze słonecznika, no to wartość tłuszczu jest stosunkowo wyższa do tego chleba, którego tego ziarna nie posiada. Z tym, że no, musimy zwracać uwagę na białko, tego białka musi być dość sporo, do kilku nawet nastu procent może być. No i cukry, tak? Cukry są zgubne w naszej diecie, cukry proste, ale też są potrzebne jak najbardziej. Tu chciałabym wspomnieć, że jeśli chodzi o cukry proste, które są najbardziej zgubne, tak jak pani wspomniała w przypadku chorób cukrzycy, to w chlebie jest ich naprawdę bardzo niewiele w porównaniu do innych produktów. Im więcej cukru, tym gorzej. Prostych, cukrów prostych, tak. Jeśli jeszcze mogę wnieść coś takiego z praktycznego punktu widzenia na potwierdzenie tego, że w naszych chlebach tutaj produkowanych w regionie nie ma chemii, to jest sam fakt, że często zdarza się, szczególnie w okresie letnim, że nam chleb spleśnieje. To nic innego jak natura. Tu akurat w chlebach tych dowożonych gdzieś tam z Polski czy z innych części świata, które mają nawet po pół roku terminu przydatności, nie zdarza się taka sytuacja, żeby chleb spleśniał. Czyli cieszymy się, jeśli nam chleb spleśnieje, tak, że jemy dobry chleb. Tak. Tak należy odbierać. Nie reklamować, że nam po trzech dniach chleb spleśniał, bo to rzecz naturalna. To świadczy o tym, że brak tam jakichkolwiek składników chemicznych. Chemia dodawana w trakcie procesu produkcyjnego to jedno, a to, co mamy na polach, to drugie. W jaki sposób piekarze weryfikują jakość ziaren, jakość mąki? Każda partia mąki, która przychodzi z młyna, posiada atest, posiada certyfikat. Tak naprawdę trudno nam jest zweryfikować, co rzeczywiście tam jest. Zapewne różnie to bywa. No ale chociażby tutaj ostatnie dni pokazują, że walczymy przed dostępem do rynku kanadyjskiego, który jest tak bardzo zaawansowany w rozwoju GMO. Wprawdzie no tutaj służby sanitarne bardzo mocno walczą i kontrolują nas jako producentów, czy w ogóle są dodawane jakiekolwiek składniki genetycznie modyfikowane. Pan korzystał z takich składników kiedykolwiek? Nie. Jeżeli każda partia i mąki, i ziaren, szczególnie soi, jest bardzo mocno kontrolowana, tak jak wspomniałem, przez służby sanitarne. Upiecze pan chleb słuchacza, który wygra konkurs ogłoszony na naszej antenie. Jak to się będzie odbywało? Tak, 21 października do godziny 12 są przyjmowane bochenki chleba wypieczone i o 14 godzinie ogłosimy wynik i następnie spróbujemy wdrożyć taki chleb do produkcji, także będziecie Państwo mogli w ciągu kilku dni od ogłoszenia wyników dostać taki chleb z logą zresztą Radia 5 też na etykiecie. Będzie dostępny w sklepach, które zechcą z nami współpracować, które zechcą no, sprzedawać taki chleb. Kryteria w ocenie chleba. No tutaj chyba nie, możemy minąć, bo przeciętny zjadacz chleba widzi, jak on wygląda, jak smakuje i tak dalej. Z pana punktu widzenia, jak to będzie oceniane? No i to będzie główne kryterium. W sumie my produkujemy nie dla własnej satysfakcji, chociaż też dla satysfakcji, ale głównie po to, żeby klient mógł spróbować i klient, żeby mógł ocenić walory jakościowe tego pieczywa. Te chleby muszą być dostarczone, proszę Państwa, z przepisami i w 100% odtworzy Pan taki przepis? No będziemy starać się, no zobaczymy, kreatywność naszych słuchaczy jest ogromna, wiem z poprzednich lat, z innych konkursów, także jesteśmy pełni obaw, ale będziemy starać się. I jeszcze pytanie od słuchaczki, o której najpóźniej powinniśmy zjeść ostatnią kromkę chleba? O 18. Magiczna godzina. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. A gośćmi Radia 5 były panie Jolanta Wilkowska, technolog żywności piekarni CMS, Aleksandra Balczun, pracownik naukowo-techniczny i Adam Ołów, właściciel piekarni CMS. Smacznego życzymy. Dziękujemy. Do usłyszenia.